Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w European Street Racing. Jest to już nasze ostatnie spotkanie z tą grą, finałowe. Dzisiaj mamy trzeci odcinek, już ostatni. Dzisiaj chciałbym trochę wreszcie ocenić tą grę i trochę więcej tutaj poczytałem o niej. Bo tak to na spontana tak to wszystko oglądałem, nagrywałem w ogóle. Światowa data premiery to była 21 września 2007 roku. W Polsce ukazała się w sierpniu 8 chyba tam pisało 2008 roku. No to European Street Racing to jak widzicie, zresztą to jest, przepraszam was za mój fotel skrzypiący, to jest nisko budżetowa i zarazem niezbyt skomplikowana gra wyścigowa. Bardzo fajnie się zręcznościowa, mi się podoba. Z tego względu ją zacząłem nagrywać, w której musimy jedynie martwić się o to, żeby na pierwszym miejscu dotrzeć do linii mety. Zabawa ma jednocześnie wyjątkowo arcadowy charakter. Oznacza to, i sterowanie pojazdami nie sprawia większych problemów. Można sobie także pozwolić na bardziej ryzykowne zagrania. European Street Racing jest kolejnym tego typu produktem opracowanym przez firmę Team 6 Game Studio. Developer ten w przeszłości wydał m.in. takie tytuły jak Shanghai Street Racer, Taxi, Extreme Rouge czy Manhattan Haze. Wiecie co? Muszę zobaczyć ten... to jest Street Race Europa. A muszę zobaczyć, wiecie co, ten Shanghai Street Race. Opisywana gra, bo bardzo podobna mi się wydaje, że grałem kiedyś od kumpla. Opisywana gra jest jednym tytułek obok gry na przykład Juniper czy Need for Speed Underground, podejmujący tematykę nielegalnych wyścigów. Przy wykorzystaniu, no nie wiem czy nielegalnych wyścigów, policja jakoś nas tu nie goni. Mocno podrasowanych modeli aut producent nie zadbał, co prawda, żadne oficjalne licencje, lecz wprawdzie mocno oko będzie mogło rozpoznać takie maszyny jak Volkswagen, Golf, Mercedes, McLaren, BMW M3 czy BMW Z4 Coupé. Co ciekawe, jedno z aut przypomina także cieszącego się ogromną popularnością Bugatti Veyrona. Ciekawe, który czy ten ostatni? W sumie w grze pojawiają się 12 różnych maszyn. Posiadanie wozy można dowoli ulepszyć. Tuning obejmuje zarówno wygląd pojazdów, jak i znaczną poprawę ich osiągu. Całość poddana została oczywiście w bardzo uproszczonej postaci. Częściej niż w konkurencyjnych grach wyścigowych możemy także wykorzystywać nitro. Na uwagę zasługuje natomiast fakt, iż auta podlegają uszkodzeniom. No! Gra nie dla wymagających po prostu. Co my tu mamy? Półfinał drift. I co, jedziemy Astrom? Jedziemy Astrom. UOPC. Barwy OPC. Kurde, nitra sobie nie wziąłem. Oj, coś czuję, że to będzie ciężki wyścig. Ale dobra, gniemy. Oh shit. Czemu mi nie zaliczyło tego? Uniknięcia wypadku. Ale wiecie co? Jeszcze mam za cicho grę. O, teraz jest dobrze. Ci się ze mnie na ogonie. Shit! Ale żem zapierdzielił. A ten jedzie już za mną. Nie. Wrócił się i pojechał tym dolną drogą. Ja pierdzielę, banda debili. Ciekawe, czy mi tym samochodem uda się przejść całą grę, chociaż wątpię. Widzicie, jakie mają czasami odloty od normy ruch miejski. Ło, ale otarcia. Gnamy dalej. O, nitra się pięknie naładowało. O, tutaj. Nieźle, mamy nawet dobrą przewagę. Tu gdyby nie ten punkt kontrolny, to można było skrót gdzieś o tu. A oni grzeją. Ło! Mamy 330. Kurde.
Ja? Kurde, tu już obdarłem. Tutaj muszę zostawić nitro. Jakbym się wyrywał, o, właśnie tak. Co ja tu zrobiłem, jaki bajzer, wow. What the fuck, co tu się dzieje? Masakra. Co w tej grze się czasami dzieje. Ale ja już do tego przywykłem. Przeszłem ją raz. Muszę zobaczyć ten Shanghai Race, podobne tytuły. To może ta gra, któraś to jest... Mi się wydaje, że strasznie podobna jest ta gra do tej, co grałem w dzieciństwie od tego kumpla. No ale to jest nie ta, bo pamiętam zakończenie tamtej gry. A jakie jest zakończenie tamtej gry, że wszyscy zjeżdżają się do jednego miasta, czy tam do stolicy, czy coś. I po zakończeniu wszyscy przeciwnicy, których pokonaliśmy, odjeżdżają, a my sami zostajemy. Może ktoś z was będzie kojarzył tą grę. Może grał, czy coś w nią. Wszystko możliwe. Nitro full. To żyjemy. Kurde, jak ja tu jadę. Wow, ale żebym rozdupił. Ale to było do przewidzenia. Tutaj najbardziej właśnie najgorzej mi to idzie omijanie ich. Bym zjeżdżał na dół, ale to strasznie dużo tracę czasu. I oni by mieli lepsze szanse, żeby mnie wyprzedzić. Tak stawiam. Nie wiem jak tam jest. Ale dobra, w dupie jedziemy. Kurde. Go, go Power Rangers. Ale żem to sknocił, doganiają mnie, fak, fak, fak. Słyszę ich, jak mgną. Teraz nagle, kurde, przewagę sobie zrobiłem masakryczną, a oni bardzo szybko potrafią mnie dogonić. O, pięknie, mknięcie. Fak. Nitro na full podładowane. A spróbujemy tu. O, widzicie? Ale to muszę bardzo mocno zwolnić. W sumie nie jest tak źle. Oh yeah, jump to zrobiłem zarąbiste. W sumie nie jest źle. Mogłem jechać dołem. Szkoda, no te dwa okrążenia ostatnie będę jechał dołem. Jednak się bardziej opłaca. Wow, ale przyjąłem na klatę. Na bok. Co tu mówię, na klatę? Ścianę. Dobra, tutaj mamy git. Ostatnie okrążenie kręcimy, tak? Tak. Więc jest dobrze. Mamy ostrą mega przewagę. W miarę. Gaz do dechy i rura. Gaz, gaz. Zapomniałem tutaj. Kurde. To ostatni chwil, fuck. Bo oni mnie doganiają. To grunt, żeby dobrze wyskoczyć. No, już myślałem, że na murku wyląduje. Bo nie, jednak nie umiem tak wyskoczyć, tak jak ja. Bo oni zwalniają i skręcają tam. Przez to tracą dużą prędkość. A tutaj widzicie, sobie zapierdzielam super szybko, łamie fajnie. Pięknie, aż chyba pięknie. Yeah, zaliczam uniknięcia tutaj. No i co? Może bym przeszedł powoli do oceniania tej gry, chociaż jeszcze trochę spędzimy minut z tą grą. Yeah, pierwsze miejsce. Półfinał drift. Naprawa. Jednak wiecie co? Zakupię tego nitra na start. Drift race. No co, za audio piosenki, no
masakrycznie to się prezentuje, nie można tego słuchać praktycznie. Dźwięki samochodów też beznadzieja, w ogóle dźwięki nitra i w ogóle to jest totalna masakra. Co tam jeszcze? Wow, ależ zapierdzieli. Grafika, no jak na tamte czasy, nie jest ani dobrze, ani źle. Jest tak średnio, bo wiecie, wyszły takie tytuły jak już Need for Speed Most Wanted, Carbon i to się już dużo lepiej, bardzo dużo lepiej według mnie się prezentowało od tego. Nie wiem, kurde, jechać tutaj. Nie wiem, czy zdołam to przeskoczyć. Raczej wątpię, żebym tym. O, udało się. Wow. Tutaj aż skupiałem, nie wiedziałem co zrobić. Byłem, wiecie co, zaskoczony tym, że przeskoczyłem, czy udało mi się przeskoczyć te roboty drogowe. Fotoradów nawalone. Niestety tak, one nam zabierają kasę z konta. Nawet nie będę przy je wracał. Znaczy ten zwalniał, czy tych. No tutaj widzę, że chłopaki się starają. Na prostych to nieźle naprawiają. Czemu mi nie zaliczyło tego uniknięcia, no, zdarzenia? Byłem tak blisko. Nie, wiecie co, może mnie to pokusiło do nagrywania właśnie wrócenie do tych młodzieńczych, dziecięcych lat, do nagrywania tej gry, ale nie wiem czemu no ten no po prostu myślałem, że ten tytuł to jest ten, co kiedyś grałem, jednak się tak nie okazało. Wow, jaki ja tu bajzer zrobiłem. Ale mam nadzieję, że kiedyś jakoś, nie wiem, czy kumpel dorwie ten tytuł, albo nie wiem, ja jakoś przypadkowo dowiem się o istnieniu, albo o nazwie tej gry i będę chciał wam ją nagrać. Nie wiem czemu, ale Bartek GM strasznie mówił, że tutaj mamy zapełnione. Ojej, mam już tak rozbitą samą. Mamy zapełnione 5 godzin nudy. Jak widzicie, ja przejdę tę grę w około, no może więcej niż półtorej godziny. I powiem wam, że ja się tu nie nudziłem. Grałem drugi raz tą grę i się nie nudzę, naprawdę. Ta jest krótka, nie wydaje się na monotonną. Chociaż te trasy, no powtarzają się, bo są od, znaczy no nie powtarzają się, znaczy są od przodu i od tyłu, więc no trochę poszli na łatwiznę, ale to jest, wiecie, niskobudżetowa, no. Gra wyścigowa, nie zostawiłem sobie nitra. Ciekawe, jak ja teraz to przeskoczę. O, jeszcze jeden wyjechał. O. Za późno nitro. Ale muzyka, no trochę tu nie pasuje, te rytmy. Piękny skok kaskaderski, uniknięcie tego zderzenia. Mamy gaz do dechy i lecimy dalej. Ojej. Muszę na drzewa uważać, bo te drzewa niestety już możemy ich nie rozwalić. Jestem ciekawy, czy tym Oplem, tym samochodem przejdę całą grę. Właśnie jeszcze wypadałoby, kurde, a tutaj miało być tak pięknie. Pokażę wam wszystkie samochody, bo tam część wam chyba samochodów pokazałem, albo wszystkie, nie wiem. Pokazałem chyba ten, co miałem, jak sam grałem. A pokażę wam teraz po tym wyścigu, jak nie zapomnę oczywiście. Bo to już przedostatnie okrążenie, kurde, tutaj do tej wody można wpaść łatwo. O Boże, czy tu jedzie samochód z naprzeciwka? Nie jedzie, jak na razie nie widzę. Mam trochę mało nitra. Oh shit. No nie, dwa razy porąbało. Dwa razy wpadłem, ale no, koledzy mnie dogonili. Jeden siedzi mi na tyłku, ale miał wypadek. Ja też będę miał przez tego debila, który mi wymusił pierwszeństwo. No dobra, jedziemy, ciśniemy. Nie jest tak źle.
Na szczęście to są gołąby i tak szybko nas nie dogonią. Uciekaj. Ale dostał. Uderzył mocno słup tego, co zderzyliśmy. Kurde, właśnie ta grafika trochę jest takie, te kolory naprawdę się za bardzo trochę błyszczy i czasami w bardzo jasnym miejscu nie da się zobaczyć, że samochód jedzie naprzeciw. Tak, widzicie, ledwie to widać tutaj, że oni, że jakiś samochód jedzie. To co, może trochę nitro podładujemy na most. Mam nadzieję, że dobrze wyskoczymy. Nie wiem, czemu tam się tak wyskoczyliśmy. Raz wyskoczyłem w prawo, nie do wody, tylko w prawo. O, będzie dobrze? No. Ledwie doskakujemy do końca tego mostu. Ale nie jest w sumie źle. Opel przyjął to na klatę, nie rozleciał się całkowicie. Ciekawe, czy można całkowicie ten samochód zniszczyć w tej grze. No mamy te zniszczenia, to widzicie, procentowe. Czy naprawianie pisze, ile to procent uszkodzeń w ogóle. Ale patrzcie, jakie ja maszyny normalnie wyprzedzam takim gruchotem z pierwszego wyścigu i daję im radę. Dobra, naprawa. Nitro. 134 tysiące mamy. Salon. Tam już do tej Guarany pokazałem wam samochód z Elektra. Mercedes AMG to mi przypomina. BMW Z4 trochę. Tego Mercedesa mi to przypomina, ale jakiego to nie wiem. Tu mamy jakieś zablokowane samochody. Czemu one są zablokowane? Nissan. Ciekawe, jak je odblokować. Ojojojojoj, ciekawe. Więc tego już moglibyśmy zakupić, ale ja spróbuję przejść tą grę tym samochodem. Zobaczymy, jak będzie bardzo ciężko pod koniec, to zakupimy samochód i go podtuningujemy, ten najlepszy. Wszystko zobaczymy, jak się potoczy. Sporo nas tu się ściga. No niestety pod koniec te wyścigi no jednak się powtarzają, bo ja tam mówiłem, że się nie powtarzają, ale jednak coś tam się powtarza. O Boże, tutaj żem trochę przesadził. Muszę się spieszyć, bo oni tutaj pchną mnie źle, zaraz za mną są. Kurde, Boguś M3. A to jest ten. Tą BM-kę którąś pomalować, tą, znaczy no podobnie wyglądającą do BM-ki ten samochód. Trzeba malować na biało i szaleć, kurde, Boguś. Nie wiem, czy oni tu w lewo wjeżdżą, może to specjalnie tak dla autorzy gry zrobili, tak żeby było, żebyśmy mieli łatwiej czy coś. Powiem wam, gram na średnim poziomie i widzicie, jak mi idzie. Najgorszym samochodem mi biorę, jaki może być. Tyle, że no dość mocno podtuningowała na maksa, nie? Ale widzicie, że nie mam problemów, że robię sobie przewagę. Jadę sobie swobodnie, jak widzicie. Nikt mi tu nie siedzi na łogonie. Tutaj się trochę rozpędziłem. Ale klocki Brembo. Zaciski to śmigam, kurde, jak szatan. Yeah. Pięknie, aż dupa mięknie. Speed. Nabijają się nawet. Kurde, tutaj obtarłem go. Nie zaliczyli mi. Bo to najbardziej na tych zakrętach to nitro się jednak przydaje. O kurde, niezniszczalny słup, to niemożliwe. Patrzcie, ja trochę tutaj już zahamowałem parę razy i miałem wypadek, ale to go nie litram, nie? Trochę. Ale ich tukę. Cały dzień się tuką, ale to tak tuką, że co tu zrobić? Ani się położyć, ani spać. Co tu zrobić? Cały dzień tuką. Kurde, Boguś. Kurde, skoki kaskaderskie, tyle że powolne.
ostatnie okrążenie. A ja się zagapiłem. Dobra, jak się sobie to przejadę, tylko żeby nie uderzyć te grube słupy, bo one niestety nie są do zniszczenia ani w drzewa. Dobra, mam przewodnika. Ło! Ale widzieliście co się stało, co się dzieje na monitorze? To jest dopiero, o, tutaj sobie podbijemy trochę nitra. Słabo, słabo. Czemu mam... Czemu miałem przez chwilę ostatnią pozycję pod koniec? Coś się zbugowało? Finał. Ostatni wyścig. To jest co? Drift. Myślałem, że drag. Naprawimy sobie go. Idziemy. Nitrasy nie wziąłem, kurde. Najgorsze. A może damy sobie radę. Na początku będzie trudno, może później weźmiemy jakoś. Kurde, ale zaszłem daleko tym samochodem. Finałowy wyścig. Mam trochę nitra. Patrzcie, poszedł, kurde, to jest fałtek, OPC. To jest moc. Już ich odjechałem. Ten wyścig nie sprawił mi kłopotów, jak grałem w tym, jak przechodziłem za pierwszym razem tą grę. Fuck! I czy z tego debila się tutaj... No i tyle, że ruch chyba jest bardziej. Czy mi się wydaje? Chyba nie. Albo ja tak gdzieś słabo jadę. Gaz do dechu. Teraz odbijemy na prawo. Kaskaderski skok. Trochę nitra się załadowało, ale zostawię tutaj na zakręt. Pach. Pach, pach. Tak, leciutko w lewo i w prawo. I git, kurde, nitro się podładowało. Pizdę. Lecimy. Lecimy na Szczecin. Dawaj, Malina. 330. Ciągnie. Jedziemy. Jedziemy. My tu zjechać byliśmy. Udało się. Malina! Trzecie okrążenie. Bardzo szybko te okrążenia ostatnie lecą. Wow! Au! Na czołówkę. Pięknie tu omijam. Chociaż nie do końca mi się to udaje. Nie wiem po co wykorzystuję to nitro na prosty, jak już mam VMAX. Ja to też jestem głupi. Dobra, ale jedziemy. Pogoduję. Używam to nitro jak mam famous, nie? A i trochę pogadałem o tym, a nie dałem oceny pod żaden punkt. Zapomniałem. Czyli tak, grafikę to w skali od 0 do 10 daje 5. Za dźwięk no muszę dać mniej 4. Co tam, no samochody niestety, samochodów niestety nie mamy licencjonowanych, to jest bardzo minus, a to jest duży minus, ale no, no wiele samochodów widzicie, tutaj jest podobnych do tych licencjonowanych. Tak więc, no dźwięk tam oceniłem, nie wiem co tam mam jeszcze tu ocenić. Ogólna ocena to jest, no, dobrze się przy tej grze bawiłem, rozgrywka i w ogóle to jest jak dla mnie 8 na 10. Oglądajmy finał, jaki będzie. No, jadą. Po wielu wysiłkach coś tam zajmujesz. Otrzymujesz tytuł mistrza rajdów drogowych Europy. Gratulujemy.
Grasz o rację, ukończyło ci się, udało ci się ukończyć mistrzostwa. Za zarobione pieniądze możesz maksymalnie ulepszyć swoje samochody. Jeśli chcesz mieć szansę w internetowej z grą, nie wiem czy to jest, da się grać w multiplayer, ale tak, powiedzcie mi, jak odblokować te samochody? A, bo to trzeba, już wiem jak się odblokowuje, to jest, te samochody chyba jak jakichś przeciwników, ci co nam rzucali wyzwania się pokona, to nie chyba nam wtedy można wygrać te samochody od nich, to mamy, widzicie, to jest Nissan 350Z. BMW Z4 albo Pontiac, Audi TT trochę to przypomina, to nie wiem. Volkswagen Golf 5 to też mi przypomina coś, ale nie wiem. Dobra, tak więc komentujcie, subskrybujcie, jednak udało mi się przejść całą grę tym samochodem. 269 tysięcy. Samochodem za 40 tysięcy aktualnie wartym. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie. No i mam nadzieję, że na razie trzymajcie się, cześć, no i mam nadzieję, że spotkamy się w tej grze, której ja